To jestem Klaudia kanału i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz zgodnie równanie reakcji chemicznych przedstawionych na schematach. No i wiadomo, zaczynamy od podpunktu A. I oznaczamy to tak. Reakcja pierwsza. I co my tu mamy? Że M2O5, czyli tlenek kwasowy kwasu azotowego 5, plus coś tam ma nam dać NaNO3. No to teraz tak. Musimy zwrócić uwagę na to, że to jest sól, czyli reszta kwasowa i metal. My tu mamy tlenek kwasowy i brakuje nam sodu. Ale jeżeli to jest taka reakcja, to jest jeden ze sposobów, sposobów otrzymywania soli i my tu potrzebujemy tlenku tego metalu, czyli mamy NAO. Sód leży w pierwszej grupie na układzie okresowym, czyli ma wartościowość 1. Tlen ma zawsze w tlenkach wartościowość 2. Zatem tutaj dajemy dwójkę. Zwracamy uwagę na to, że po lewej stronie mamy dwa sody i dwa azoty. Tu mamy jeden sód i jeden azot. Przed całością dajemy dwójkę i już wszystko nam się zgadza. Reakcja druga. NaOH. Dodać i znów coś tam i otrzymujemy tą samą sól. Wszędzie będziemy otrzymywać tą samą sól, tylko przez każdy inny sposób. Tutaj mamy wodorotlenek, czyli to jest ten sposób z kwasem. I tutaj wtedy mamy wodę. Hop. Ta reakcja to reakcja zobojętniania. I tutaj w tym przypadku nie będziemy mieć żadnego współczynnika stechiometrycznego. Reakcja trzecia. Na2. CO3, czyli mamy inną sól dodać coś, mamy NaNO3. Ok, tutaj yy, trudny sposób, z tego względu, że mamy tutaj już jedną sól, która tutaj w tym miejscu yy, musi mieć coś, co zawiera NO3. Zrobimy sobie, bo to jest dowolny sposób teraz, nie narzucają nam go, Zrobimy sobie najprościej, że damy sobie tutaj kwas, aby uzyskać tą resztę kwasową, którą mamy tutaj. I CO3 nam się rozbija w tej reakcji. To jest taki wyjątek. Ogólnie, gdy mamy resztę kwasu kwasu węglowego na CO2 i H2O. Gdy mamy do czynienia właśnie z takim zapisem, że jest Sól 1 plus kwas 1, to tu mamy sól 2, ale kwas nam nie powstaje, bo mamy tutaj CO3. Wyjątek do zapisania. Ok, reakcja czwarta. Mamy tlenek metalu. Ok, no to mamy tak, do wyboru. To jest dokładnie to samo, co tutaj zapisaliśmy, więc możemy zdublować tą reakcję, to tak dla leniwych, a także możemy tutaj zastosować kwas. I wtedy Na łączy nam się z NO3, daje nam tą sól, a H łączy się z O i daje nam to wodę. Ok, z tej strony mamy dwa sody, oj tutaj mieliśmy też dwa sody. Dobra, to wracamy do tej poprzedniej, dajemy tutaj dwójkę, tym samym zwiększamy liczbę reszt kwasowych, czyli tutaj dajemy dwójkę, tym samym zwiększamy liczbę wodorów, ale tu już mamy dwa wodory, więc siadło. Tutaj dajemy przed całością dwójkę i taka sama sytuacja, tym samym zwiększamy ilość reszt kwasowych, tutaj dajemy dwójkę, tym samym zwiększamy liczbę wodorów, ale tu mamy już dwa wodory. I reakcja piąta. Mamy Na, czyli po prostu metal. I NaNO3. I Was nie zaskoczę. Znów sobie damy tutaj kwas. I Na połączy nam się z NO3. Daje nam tą sól plus ten wodór nam się tutaj z niczym nie połączy, więc będziemy mieć H2. Hop. Ok, z tej strony mamy dwa wodory, z tej strony mamy jeden wodór przed całością dajemy dwójkę, tym samym zwiększamy ilość reszt kwasowych, tu dajemy dwójkę, tym samym zwiększamy liczbę sodów i tutaj też damy dwójkę. Podpunkt B i patrzymy co mamy. Na2 SO4, czyli zaczynamy z grubego kalibru, bo pierwszy sposób to już jest sól. Dodać coś. I tutaj mamy zasadę sodową. Nie możemy dać jej w tym miejscu, bo jak tu jest sól 1, to musi nam tu powstać sól 2 plus NaOH. Ok, czyli my tu musimy dać jakąkolwiek inną zasadę lub, mm, lub wodorotlenek. Przy czym to jest, jeżeli przyjdziecie do tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków, to zobaczycie, że tu jest R, czyli to jest sól rozpuszczalna. Ten sposób nam sugeruje, że ma tu powstać osad, czyli musimy mieć tutaj sól, która będzie miała albo NK, albo T, jeżeli tam zobaczycie sobie na tej tabeli. To weźmy sobie Ba, które leży nam w drugiej grupie, to znaczy, że ma wartościowość 2. A sama grupa OH ma wartościowość 1, dlatego bierzemy to w nawias i za nawiasem dajemy dwójkę. I teraz to łączy nam się z tym, a to łączy nam się z tym. I otrzymujemy BA o wartościowości 2SO4, które jest z kwasu H2SO4, czyli też ma wartościowość 2. I to nam tworzy osad. Z tej strony mamy dwa sody, to tutaj damy dwójkę, tym samym zwiększamy ilość wodoru, mamy ich dwa i zwiększamy ilość tlenów, ich też mamy dwa, więc wszystko nam się tutaj już zgadza. Ok, to była reakcja pierwsza. Reakcja druga. Mamy wodorek sodu. I mamy otrzymać NaOH. Ok. Otrzymujemy tutaj zasadę, a jak mamy zasady, to dajemy zawsze wodę. I teraz tak, to łączy nam się z tym, a to powędruje sobie tu. I przypominam, że wodór nie występuje sam, tylko w postaci cząsteczkowej, czyli mamy H2. Ok i... Tu są trzy, tu są trzy, wszystko nam się zgadza. Reakcja trzecia. Ok, tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli mamy otrzymać zasadę, to stosujemy wodę. Wygląda to tak. Z tej strony mamy dwa sody. Tutaj dajemy dwójkę. I dwa wodory, tu są dwa wodory, dwa tleny, tu są dwa tleny. Na, no wiadomo, H2O i da nam to Na, OH, ale to uwaga, bo to są takie dwa główne sposoby otrzymywania wodorotlenków. I gdy tu mamy tlen, to tutaj nic nie mamy. A jak tu nic nie mamy, to tutaj dajemy wodór. Ok, i teraz tutaj mamy trzy wodory, więc damy tutaj dwójkę. I teraz tych wodorów po stronie prawej mamy cztery, to tutaj damy dwójkę, bo dwa razy 2 to cztery. Ale dawając to dwójkę tu, zwiększyliśmy ilość sodów, więc przed sodem też musimy dać. Dwójkę. I to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.